Zaczynamy vloga. Nowego. Dzisiaj idziemy na 18. Jarek właśnie testuje nowe urządzenie, które kupiłam. Nie zmniejszaj światła do nagrywania, w sensie. Teraz prześwietli ją. Widzisz? Musisz tutaj. A daj jasne ten światło neutralne, bo to jest zimne. Jeszcze raz? Nie, to jest zimne. Niebieskie. Czyli to. I zmniejsz troszeczkę światło. Ustawiamy. Zobaczcie się. O, i tak jest dobrze, widzisz? No, także mamy nową zabawkę. Tak. Nie da się to kręcić. Do ustalania od razu. Więc ja się wykąpałam, może po trzeciej. I zrobiłam taką dobrą tą zupę i wiecie, taki prawdziwy krem, nie chwaląc się, z prażoną peską dyni i z ptysiami takimi. A na drugie są ziemniaczki. I zrobiłam kurczaczkę i to jest chrzanowy sos. Cały słoiczek dam chrzanu. I szybko jeszcze jemy obiad. I tyle. I jedziemy. To już pewnie się zobaczymy na miejscu. Także my jedziemy z godzinnym opóźnieniem. Jakoś tak wyszło. Jak widzicie, ja się normalnie ubrałam. Ślicznie, ale normalnie. I dzisiaj mam na sobie... Czekajcie, włączę tylko wszystko. Rzęsy magnetyczne pierwszy raz. I powiem wam, że jest fajna sprawa. Ponieważ przyzwyklejacie na tą czarną krechę. To są wielokrotnego użytku. Także polecam. Mam piękne rzęsy. Żeby to robić. Lekarzka złota i wynarować. Że my jedziemy, jak widzicie, ja się muszę dalej nim opiekować, bo to... Dobra, teraz tak bo właśnie 45 minut się robiła. I tak mało. Prawda? Powiedzcie mi, że to jest nic, że ja się 40... On narzeka, że ja 45 minut się robię z kąpielą. Wyprostowane włosy. Stop. Kąpieli nie liczyłem. No to kąpiel była 10 minut więcej. No to 55 minut się robiłam. Stop. 15. Nie godzina było 15. Z kąpielą. No to godzina... Ej, ja się... Tak. Pięknie. Robiłam przez godzinę. Powiedzcie go, mu. Uświadomcie mu, że to jest cząstka czasu, którą mogłabym poświęcić. I tylko dlatego, że jestem taka piękna, nie musiałam poświęcać więcej czasu. Uświadomcie go, bo to... Jakby były codziennie imprezy, to codziennie trzeba odliczyć z tego dnia godzinę. Tygodniowo to 7 godzin. No. A teraz miesięcznie? 31, 30, różnie. Ile ty poświęcasz na kupę? To dupę. Miesięcznie poświęcasz spokojnie dobę na... Także... Uświadomcie go, proszę was, bo naprawdę to...
jest już dzień następny. Nie mogę Jarka pokazać, bo pan, mimo że jest 20 po 12, jest dalej jeszcze nie gotowy. No dobra, ja też jestem w piżamie, ale już chociaż wyglądam jak kobieta. I żyjemy. Jarek żyje. Pan był... Ten pan, ten tu, o. Ten pan. Tak? Był gościem numer 1. Obtańcował ciotki. Mam mu chwilkę tańczył, potem chciał się przytulać tylko do cioć. My go w ogóle nie mieliśmy przy sobie, bo on w ogóle u nas nie siedział, tylko siedział przy kimś innym. Nie. I wiecie co, i to jest najlepsze, że wróciliśmy późno, znaczy po 10 tam wyjechaliśmy, no nie po 10. No bo Igor już był taki, że wiecie, nie płakał, był zmęczony, nie płakał, ale już się przytulał do wszystkich, już w sensie do dziadka, do siostry mojej, już był, wiecie, taki, że widać, że oczy miał za mgłą, więc stwierdziliśmy, że wrócimy. No, także nagraliśmy wam przebitki, tyle ile się dało. Brzuszek bije. Nagraliśmy przebitki, więc to były urodziny mojego małego Karola. Boże, dajcie mi znać, która go zna, tego małego, takiego, co jadł ze mną, te fasolki jadł ze mną i słoiczki, taki mały, mały. 18 lat ma. Jest wyższy od swojego ojca, ode mnie to już w ogóle nie powiem. Zobaczcie, dlaczego jestem taka piękna w następnym. Tu mamy Beatkę. Jasne. A tu jest kogoś pierwszy mecz. Właśnie wróciliśmy z meczu, znaczy chwilę temu. Byliśmy jeszcze, wiecie co, na Poczcie Polskiej kupić chleb i spożywcze produkty. Bo dzisiaj niedziela, więc tylko Poczta Polska działa. A akurat tam się chleb skończył, więc poszliśmy i Beatka, no z małą pomocą Jarka, Jarek w sensie układał pomidorki i smarował kanapeczki. Ej, trzeba dzisiaj dać rybom mieć, bo on 3 dni nie jadł. Zrobiliśmy sobie bruschetty, czy jak to tam mówicie. Także Igor, powiem wam szczerze, był grzeczny, prawie że cały czas. Tam wiadomo, czasami smęcił. Panu za nami dawał piątki. Pani dwa rzędy dawał, robił kuku i potem chciał do niej strasznie iść. A tak to był grzeczny. Pod koniec meczu, tam w dogrywce, znaczy wiecie, w ostatnim momencie była ostatnia bamka wyrównująca, więc wiecie, krzyk, huk i w ogóle. A Igor wtedy u Jarka na ramionach usnął i go nic nie interesowało i spał, powiem wam szczerze, aż do przyjazdu tutaj na osiedle i został do wózka przełożony, co widzieliście, bo ja tam kawałek wam nagrałam, potem z wózka do samochodu, no i dopiero pod Biedronką się upierdliwy obudził, jeszcze chodzi w koszulce nawet wiślackiej, no także my i ma własny szalik. Ma własny szalik i nawet trzymał w chwilę barwy w góry, to co wszyscy, bo naśladował, wiecie, innych, no nie? Igor! Co tata ci niesie? Gdzie są szaliki? Barwy w górę! Barwy w górę! Brawo! Barwy w górę! Tak. Barwy w górę! Brawo! To jest wiślak. Mały. Barwy w górę.